Dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z Windparku. Dzisiaj o poranku obudziło mnie bujanie kabiny, bardzo mocny wiatr, co mogło oznaczać tylko jedno. Rozładunek nie wiadomo kiedy. Obym zdążyła do świąt wrócić do domu. Święta tuż, tuż i muszę Wam powiedzieć, przypomnieć, że to jest ostatni moment na to, żeby zamówić prezenty dla swoich bliskich, żeby później nie latać i na ostatnią chwilę nie kupować byle czego. Lub jeżeli chcecie ich tak troszeczkę nakierować na to, co by Wam było potrzebne w trasie, albo co by Wam sprawiło przyjemność. I z tej właśnie okazji przygotowałam dla Was listę rzeczy, które od lat ułatwiają mi życie w trasie, no i pomagają mi utrzymywać swoje ciało i umysł w dobrej kondycji. I uwaga, uwaga, będą też kody rabatowe i sam gwóźdź programu zostawię na koniec. Kod, dzięki któremu będziecie mogli zaoszczędzić prawie 400 zł. Zaczynamy! Po pierwsze, moja książka. Moja książka to świetny prezent dla kogoś, komu chcemy powiedzieć, jak to jest być kierowcą, jak to jest żyć w trasie, z jakimi problemami zmagają się kierowcy. No i oczywiście z drugiej strony, jakie jakieś takie fajne rzeczy spotykają nas w trasie. To będzie także świetny prezent dla kogoś, kto myśli o tym, żeby zostać kierowcą, ale nie wie. Zastanawia się, sprawdza, nie wie, czy się nadaje, czy sobie poradzi i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że po przeczytaniu tej książki będzie mieć troszeczkę bardziej rozświetloną sytuację. No i wreszcie jest to też świetny prezent dla kogoś, kto ma marzenia, ale nie ma pojęcia, jak je spełnić. Moją książkę możecie kupić stacjonarnie w salonach Empiku albo przez internet. Tylko sprawdźcie sobie, bo jest dostępna wersja papierowa, czyli taka, i wersja elektroniczna. Wysyłka za granicę jest możliwa. Idziemy dalej, a dalej mamy kubek termiczny Contigo. Kierowca zawodowy za kierownicą spędza nawet 10 godzin dziennie i odwodnienie organizmu ma ogromny wpływ na koncentrację za kierownicą. Oczywiście bardzo negatywny wpływ teraz, a druga sprawa jest taka, że kierowcy dosyć często, takie mam wrażenie, mylą to uczucie pragnienia, odwodnienia z głodem i przez to podjadają podczas jazdy pomiędzy posiłkami. Na stronie kubekcontigo.pl znajdziecie całe mnóstwo przeróżnych kubków, nie tylko termicznych, a na hasło Iwona będziecie mieć 15% zniżki. Ja swój kubek, ten sam, mam już trzeci rok z kolei. Łatwo się myje, bo ma takie otwarcie. Polecam. Kolejna rzecz, której potrzebuje absolutnie każdy kierowca zawodowy, to są okulary przeciwsłoneczne z filtrem. Kierowcy pracują oczami i bez dobrego wzroku któregoś razu po prostu nie przejdą badań medycznych i będą musieli się pożegnać z zawodem. Dlatego bardzo jest ważne to, żeby dbać o swój wzrok i chronić go jak się tylko da. Jak to zrobić? Po pierwsze, jeść dużo witaminy A, a po drugie, zakładać okulary słoneczne tylko i wyłącznie z porządnym filtrem UV. Nie wiem, czy wiecie, ale zakładając tanie okulary przeciwsłoneczne bez żadnych filtrów, nie tylko nie chronicie swoich oczu, ale robicie coś wiele, wiele gorszego, niż gdybyście ich wcale nie nosili, bo wystawiacie swoje oczy prosto na słońce. Jak to jest możliwe? Mianowicie zauważcie, że jeżeli nie macie żadnych okularów, to mamy taki mechanizm mrużenia oczu. Mrużenie oczu służy temu właśnie, żeby ograniczyć tą ilość promieni słonecznych, które wpadają do oka i tym samym chronić wzrok. A gdy zakładamy sobie na nos jakieś tam takie tanie okulary, które nie mają żadnych filtrów, przestajemy mrużyć oczy i tym samym dajemy nieograniczony dostęp słońcu do swoich oczu, które oczywiście powolutku tam sobie drąży i niszczy nasz wzrok. No i właśnie dlatego jest ważne to, żeby kierowcy zawodowi rzeczywiście mieli porządny filtr w swoich okularach. Ja akurat mam takie zwykłe, klasyczne, plastikowe okulary, ale powiem Wam szczerze, że są bardzo fajne z tego względu, że są lekkie, także po wielu godzinach jazdy w słońcu tutaj się nie odciskają, nie uciskają, przez co nie boli głowa. I tak dla mnie na przykład ważne jest to, żebym sobie mogła dawać do góry i żeby mi włosów nie wyciągało. No i nieraz już w tym roku posłużyły mi jako okulary robocze i żaden behapowiec się do nich nie dowalił. Po takie okulary i oczywiście całe mnóstwo innych modeli odsyłam Was na stronę www.bolle.pl i na hasło Iwona20 dostaniecie 20% zniżki. Też jak najbardziej polecam. Odkładamy okulary, idziemy dalej. Teraz mamy chusty. Chusty Bafa. Ja mam w ogóle całą gamę na każdy dzień tygodnia
inną, czarna oczywiście, ulubiona. Bez względu na to, czy jesteście za noszeniem maseczek, czy przeciw, prawda jest taka, że praktycznie przy wjeździe na każdą firmę kierowca musi nosić maseczkę. I nie ma nic gorszego niż wracać się z biura do auta po maseczkę, bo się zapomniało. Ja z kolei zawsze właśnie noszę kominy na co dzień i już niejednego ciecia na bramie zagięłam. Ale co jest bardzo ważne, te kominy są bardzo wielofunkcyjne i oczywiście teraz wszyscy patrzą na nie pod kątem użytkowania jako maseczka, ale tak naprawdę one są bardzo, bardzo wielofunkcyjne. Na przykład ja sobie je składam i mogą mi służyć jako opaska, ale co jest ważniejsze do paski, to to, że jak sobie składam też ją jako taka opaska bardziej ciepła, tylko teraz ją pozwijałam, wiadomo. Ale ogólnie to jest świetna pod kask. Wiadomo, że pod kask nie wszystko wchodzi, a w takie zimne dni trzeba coś założyć, mi przynajmniej bardzo uszy mazną. A jak już przejdzie wszystkie te etapy, to służy mi jeszcze za gumkę do włosów. I doskonale się sprawdza, także też bardzo polecam. A na stronie baw.pl, czyli www.buff.pl, na hasło Iwona20 macie 20% zniżki na wszystkie produkty. Ważne, że promocje się nie łączą. Kolejną rzeczą, którą ja bardzo polecam ze strony Bafa, to są, proszę Państwa, ręczniki. Szybko schnące ręczniki z technologią kontroli nad przykrymi zapachami. Są absolutnie genialne dla kierowcy w trasę, z tego względu, że po pierwsze zajmują bardzo mało miejsca i dzięki temu można wziąć naprawdę sporo ręczników w trasę i zawsze mieć świeże. Po drugie, super szybko schną rzeczywiście i jeżeli się zdarzy, że zostawi się mokry ręcznik w torbie, to on rzeczywiście później nie śmierdzi. Także tu mam taki typowo damski. Na stronie znajdziecie absolutnie przeróżne wzory. Są duże, świetnie wchłaniają wilgoć rzeczywiście i fajnie schną. A tutaj mam na przykład inny, który jeszcze nie otworzyłam. Bardziej taki, powiedzmy, męski, różne rozmiary. Ja nawet w osobówce może jeden w schowku w bagażniku na wypadek jakiegoś takiego spontanu na plażę albo na morsowanie. Też bardzo polecam. No i ze strony Bafa jeszcze mam dla Was czapki. Takie czapki. O, tu mi włosy wystają. Wiadomo, że niektórzy noszą czapki, bo lubią nosić czapki. Ja mam kucyk związany wysoko, to więc nie da założyć. Bo po prostu lubią nosić czapki, inni po prostu noszą czapki po to, żeby zabezpieczać sobie właśnie oczy przed słońcem, a inni jeszcze, żeby, nie wiem po co noszą. Także na stronie Bafa też znajdziecie przeróżne czapki, nawet dla osób pracujących na słońcu, z filtrem UV, no i typowo takie trekkerskie z siateczką. I oczywiście na wszystko jest 20% zniżki na hasło Iwona20. Kolejna rzecz świetna dla każdego kierowcy to jest grill. Nie mam przy sobie, bo jesteśmy oczywiście poza sezonem, ale to też jest świetny prezent z tego względu, bo po pierwsze zajmuje bardzo mało miejsca, po drugie ma świetną torbę do przechowywania i do przenoszenia, po trzecie rozkłada się w minutę. Mój grill po dwóch sezonach wygląda świetnie, ani myśli się przepalać, także przetestowane, polecam. A na hasło Iwona pauza grill pauza master dostaniecie 10% zniżki na stronie www.zabierzkoniecznie.pl. No i idziemy dalej. Kolejnym prezentem, który według mnie będzie świetny dla każdego kierowcy, to jest Labilab Laboratorium Wspomnień. Labilab to jest taka drukarnia internetowa, na której bardzo szybko, ekspresowo wyrobimy sobie album ze zdjęciami, kalendarz, wywołamy zdjęcia, czy zamówimy sobie różnego rodzaju pamiątki typu na przykład magnesy na lodówkę, czy jakieś gry do zabawy. Kierowcy spędzają większość swojego życia w trasie i wydaje mi się, że taki album z historią miłości, albo historią rodziny, albo z dziećmi nieraz podtrzyma takiego kierowcę w trasie na duchu. Także koniecznie odwiedźcie stronę Labilab i zamówcie sobie jakąś swoją uroczą pamiątkę. Ja już czekam na swój album, który w zasadzie też ma być właśnie prezentem. No i idziemy dalej. Bez względu na to, czy jesteśmy w trasie, czy wracamy do domu, ładny zapach to jest zawsze plus 10 i dla mężczyzny, i dla kobiety. Perfumy to jest zawsze dobry pomysł na prezent dla każdego, dlatego ja akurat polecam Wam perfumy Fox Perfumes, produkowane przez moją przyjaciółkę. Są to perfumy inspirowane znanymi zapachami. Na moją prośbę Iwonka przygotowała kod rabatowy o wartości 20%, specjalnie tylko właśnie dla Was, na hasło Iwona.
Także polecam, perfumy pięknie pachną, długo się otrzymują. No i zobaczcie, że są tak zapakowane, że w zasadzie od razu nadają się na położenie pod choinkę. No i uwaga, uwaga, tym sposobem dotarliśmy już prawie że do końca filmu i do obiecanego gwoździa programu, jakim jest kod rabatowy o wysokości 20% na zakup nawigacji TomTom Go Professional 6250. To jest nawigacja, której ja sama używam już 3 lata i sobie chwalę. Zaznaczam, że kupując tą nawigację, wszystkie aktualizacje są bezpłatne dożywotnio, czyli za darmo do końca świata aktualizacje map, za darmo do końca świata aktualizacje bazy fotoradarów i oczywiście dostęp do tej bazy, no i dożywotnio bezpłatnie dostęp do informacji o korkach. Oprócz tego darmowa aplikacja MyDrive, w której możecie sobie planować, przeglądać i wysyłać trasę do urządzenia. I co jeszcze? I gwóźdź programu, tak samo w tej nawigacji, mianowicie to, że wszelkie aktualizacje pobieracie przez Wi-Fi. Czyli na przykład, jeżeli macie dużo internetu w telefonie, możecie sobie robić to w ciągu pauzy w nocy, w trasie, albo po prostu normalnie, stacjonarnie, korzystając ze stacjonarnego Wi-Fi w swoim domu. Tylko się łączycie i nawigacja się aktualizuje. Także bardzo serdecznie polecam. 20% w przypadku tej nawigacji to jest prawie 400 zł. Mega oszczędność, świetny prezent dla każdego kierowcy, świetne narzędzie pracy kierowcy, które oszczędzi wielu stresów. Że też jak ja zaczynałam jeździć, to takiej nawigacji nie miałam. No, mam nadzieję, że dzięki temu nagraniu kierowcy w tym roku dostaną piękne prezenty, takie użyteczne, które będą się świetnie sprawdzać w trasie i gdy będą ich sobie używać, gdy będą w drodze, będą sobie tak ciepło myśleć o tym, kto im podarował ten prezent. Także wszelkie informacje na temat danych sklepów, które Wam tutaj wymieniłam i kodów zniżkowych znajdziecie w opisie. Zapraszam do oznaczania osób pod tym filmem i wysyłania linków. No i tyle. To dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. A mojego rozładunku dalej nie ma, a już czwarta. Ten ostatni tydzień przed świętami, nie? Zawsze się coś musi nakręcić, zawsze ma być wszystko na luzie, a później wychodzi, co wychodzi. No ale nic, jeszcze jest czas na to, żeby wrócić spokojnie, chociaż mam jeszcze jedną trasę zrobić. A po tej jednej trasie, która się miała kończyć w piątek, nie wiadomo, czy nie będzie jeszcze drugiej w przyszłym tygodniu. No nic, zobaczymy, to będzie niespodzianka. Jak ja to mówię, był czas się przyzwyczaić, nic mnie nie zaskoczy. Dobrze, że Wigilia jest dopiero wieczorem. Nie, wypluwam to. Tu. Do widzenia. Jak to wieczorem bywa, wiatr zarżał. Jedziemy na rozładunek. Ale powiem wam, że już naprawdę myślałem, że nas dzisiaj nie zrzucam.